Cześć! Jeśli korzystasz z Neostrady i chciałbyś na przykład podłączyć monitoring do modemu, aby łączyć się z nim z zewnątrz, to za każdym razem musiałbyś wpisywać aktualny publiczny adres IP, który został Ci przydzielony. Nie jest to wygodne. Ale jest na to sposób. Tu z pomocą przychodzi nam usługa dynamicznego DNS. Dzięki niej nie trzeba znać aktualnego adresu IP. Wystarczy, że wpiszemy adres domeny, którą wcześniej sobie skonfigurujemy. Od czego zacząć? Krok pierwszy to założenie konta w serwisie, który oferuje taką usługę. Ja skorzystam z serwisu NoIP. Wpisujemy nazwę subdomeny, wybieram domenę i klikam Zarejestruj. Podaję adres e-mail, nazwę użytkownika, hasło i klikam Załóż konto. Odbieram maila i potwierdzam rejestrację, klikając w link. Gotowe. Krok drugi. To konfiguracja modemu. Otwieram przeglądarkę, wpisuję adres 192.168.1.1 i loguję się. Klikam Zaawansowane, a następnie Dynamiczny DNS. Z rozwijanej listy wybieram serwis, w którym mam konto, w moim przypadku będzie to NoIP i wpisuję te same dane, których użyłam przy zakładaniu konta, czyli domenę, nazwę użytkownika lub adres e-mail i hasło. Klikam Dodaj. Jeśli wszystko zrobiliśmy poprawnie, to po chwili powinna pojawić się data i godzina ostatniej aktualizacji. Od teraz nie musisz za każdym razem wpisywać aktualnego adresu IP, aby na przykład połączyć się z monitoringiem. Aha, jeszcze jedna rzecz. Może być tak, że na przykład wcześniej wspomniany monitoring będzie wymagał przekierowania portów. O tym, co to jest i jak to zrobić, dowiecie się w kolejnym odcinku. Do zobaczenia!